Suwalscy policjanci zatrzymali prawo jazdy i dowód rejestracyjny nietrzeźwej kierującej, która uderzyła pojazdem w budynek. 24-latka wsiadła za kierownicę, mając 1,2 promila alkoholu w organizmie. Z dotychczasowych wstępnych ustaleń wynika, że 24-letnia kobieta siedząca za kierownicą Renault uderzyła samochodem w jeden z budynków przy ulicy Młynarskiego, w wyniku czego doszło do samozapłonu pojazdu. Kobieta relacjonowała funkcjonariuszom, że... I tu cytujemy, nie wyrobiłam się na zakręcie. Badanie stanu trzeźwości nie pozostawiło złudzeń. Straciła prawo jazdy. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.